Panie burmistrzu, jesteśmy na przystanku olsztyńskim Single Market Tour, przyjechał Pan do nas z Olsztynka. Dlaczego uznał Pan, że właśnie przystanek olsztyński i noczenie jubileuszu 30-lecia jednolitego rynku europejskiego, też połączone z naszymi prywatnymi obchodami 20-lecia polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, dlaczego to jest dla Pana ważne? To jest ważne, bo to jest ważne dla większości Polaków. Sondaże pokazują, że Polacy cieszą się z tego, że są w Unii Europejskiej, popierają to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i my musimy wspierać takie inicjatywy. Przypominać, że to było dla nas ważne, że to był trudny proces, ale on został sfinalizowany w 2004 roku. Staliśmy się częścią wspólnoty, a z tym się wiążą różne korzyści dla nas też. Mhm. Z tego, co ja kojarzę i pamiętam, w 2004 roku był Pan uczniem liceum? Tak jest. No I wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Jak się przez te 20 lat zmieniło, zmieniło nasze życie, nasze nastawienie, nasza europejskość? Jak wielkich walorów ona nabrała? Ja myślę, że znacząco, poczynając od naszego otoczenia, które się zmieniło, naprawdę, bo to jest kwestia dużych środków na rewitalizację, drogi, infrastrukturę generalnie, ale też na projekty miękkie, tu w Polsce i te możliwości, które Unia stworzyła, czyli chociażby edukacja, praca, właśnie ten jednolity rynek, który daje szansę na, na wyjazd, na poznawanie też innych kultur, ale przede wszystkim na rozwijanie swoich kompetencji, chociażby językowych. I sam z tego korzystałem, bo w okresie już, co prawda, studiowania, Wyjeżdżałam na wakacje, między innymi do Wielkiej Brytanii, i dzisiaj z sentymentem wracam e, oczywiście do tych czasów, do tych wspomnień, ale myślę, że też będę wracał do tych miejsc, które w tamtym czasie odwiedzałem. Mm -hmm. No dobrze, a co to było za 20 lat dla Olsztynka, z którym ja już wiele razy Panu powtarzałam, że łączą mnie bardzo emocjonalne, bardzo sentymentalne y, wspomnienia z też bardzo wczesnego dzieciństwa. G gdzie byłby Olsztynek, gdyby nie Unia Europejska? Gdzie by był w 2020? w roku. No na pewno nie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ja wczoraj miałem spotkanie z młodzieżą w szkole, siódme, ósme klasy. To jest pokolenie, które już się urodziło w Unii Europejskiej. I próbowaliśmy sobie przypomnieć te miejsca, które dzięki Unii się zmieniły. Mhm. Jak one wyglądały wcześniej. Chociażby droga do Olsztyna, chociażby mhm. wodnica Olsztynka, czy droga do Gdańska, a niebawem też do Warszawy. Bo geograficznie tak naprawdę nic się nie zmieniło, ale czasowo mocno przyspieszyliśmy. W mhm. zakresie tej infrastruktury. Ale to jest przede wszystkim masa miejsc, które udało się zmienić, poprawić, bo jest. To infrastruktura rekreacyjna, sportowa, kultury. Właściwie każda instytucja, do której w Olsztynku można wejść, jest w jakiś sposób związana z funduszami unijnymi, które ją zmieniły. Mhm. najzwyczajniej w świecie. I na pewno pozwoliliśmy sobie na takie rzeczy, na które byśmy sobie nie mogli pozwolić przez te 20 lat. I z całą pewnością przyspieszyliśmy tą rzeczywistość. No właśnie. A jak będzie 2044? Panie burmistrzu, my na pewno będziemy jeszcze piękni i młodzi. Przynajmniej duchem. Gdzie będzie Polska, gdzie będzie Europa, i gdzie będzie Olsztynek za te 20 następnych lat? Ja myślę, że zarówno Polska, Olsztynek, jak i nasz region. Będzie przede wszystkim dobrym miejscem do życia, przyjaznym, bezpiecznym, będzie się rozwijał, bo oczywiście my już odchodzimy od takich typowo infrastrukturalnych, trochę też na tym tego wymaga od nas Unia Europejska, ale zmierzamy w takim kierunku, gdzie zaczynamy myśleć coraz więcej o sobie, o swoim życiu, o podejściu do tego życia, poświęcamy coraz więcej. Energii i czasu na swoje pasje, zainteresowania i trochę o to w tym chodzi. Mhm. I ja mam nadzieję, że będziemy się w takim tempie i w takim kierunku rozwijać jak dotychczas i biorąc pod uwagę, co się wydarzyło przez te 20 lat, mam nadzieję, że zrobimy kolejny krok i jak się spotkamy w 2044 roku, to też będziemy rozmawiać przede wszystkim o pozytywnych emocjach i wrażeniach. Mhm. W jakimkolwiek charakterze na pewno się będziemy spotykać i przez te 20 lat, i za 20 lat życzymy Olsztynkowi? Olsztynkowi. Polsce, całej Europie. Pięknych, pięknych dni, pięknych kart historii, no i wielu, wielu jubileuszy polskiego członkostwa, ale także jubileuszu jednolitego rynku europejskiego, w ramach którego dzisiaj rozmawialiśmy. Pięknie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.